Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz partnerzy projektu. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu i środowiskowy dom samopomocy w krynicy Zdroju zapraszają na muzealne eksploracje bez barier, wirtualne spotkania z kulturą i sztuką. W ramach realizowanego projektu powstaną cztery nagrania lekcji muzealnych, dwa słuchowiska oraz konkurs plastyczny pod tytułem: Jaką historię skrywa eksponat? Zapraszamy do wzięcia udziału w sześciu spotkaniach online, które zaplanowano od 12 października do 10 listopada. Podczas spotkań będziemy mogli zobaczyć nagrane lekcje muzealne, a przy okazji zwiedzić wnętrza Domu Gotyckiego, Miasteczka Galicyjskiego, Gmachu Głównego i Sądeckiego Parku Etnograficznego. Poznamy kulturę lachów sądeckich, zobaczymy jedną z największych w Małopolsce kolekcję ikon oraz zobaczymy wyposażenie remizy strażackiej z okresu autonomii galicyjskiej. Dzięki słuchowiskom tłumaczonym na polski język migowy poznamy tajemnice eksponatów znajdujących się w muzealnych magazynach zbiorów. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zadanie realizowane w ramach programu Kultura Dostępna. Więcej informacji na stronie www.muzeum.sacz.pl oraz na naszym muzealnym Facebooku. Na wszystkie pytania odpowie koordynator projektu, kontakt SMS 605. Dwa osiem dziewięć jeden pięć cztery. Mail. D. Lahor. Małpa. Muzeum.